Zabrałem was dzisiaj na mieszkanie, które jest położone w centrum Lublina, tuż przy Starym Mieście, które kupiłem okazyjnie. Okazja polegała na tym, że kupiłem dwa mieszkania w pakiecie, ale w udziałach. I dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tym, czym są udziały w kamienicach i jak można na nich zarobić. Zapraszam was na kolejny odcinek. Nawet w najgorszej okolicy, w budynkach, gdzie jest kiepski stan techniczny, jak tutaj, da się zarabiać pieniądze. Chodźcie, pokażę wam to mieszkanie. Prawnie współwłasność jest tłumaczona jako własność tej samej rzeczy, przysługująca niepodzielnie kilku osobom. Jej istotą jest więc to, że mamy jeden przedmiot, którego współwłaścicielami jest kilka osób. Udziały na nieruchomościach najczęściej zdarzały się w kamienicach, tak jak w przypadku mojego flipa. Współwłaściciel może określić, jaki jest jego udział w własności nieruchomości za pomocą ułamka. Udział więc jest matematycznie oznaczeniem naszej partycypacji w prawie własności. Co ważne, osoba dysponująca udziałem nieruchomości może nim dowolnie rozporządzać bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Co to oznacza w praktyce? Mogę kupić udziały, a następnie jako współwłaściciel mogę swój udział zbyć, obciążyć hipoteką, rozporządzać udziałem na wypadek śmierci, czyli zrzec się. Mieszkanie to ma dwa problemy. Jeden z problemów był stan techniczny, tak jak widzicie zresztą, to jest totalna ruina, a drugi problem to właśnie były udziały w kamienicy. To znaczy, że mieszkanie automatycznie będzie zawsze tańsze, ponieważ potencjalny nowy kupujący nie jest w stanie kupić go na kredyt hipoteczny. Dlatego to jest mieszkanie tylko i wyłącznie do zakupu za gotówkę i stąd mniej ludzi się na nim decyduje. Natomiast jeżeli kupisz o wiele taniej, i sprzeda się też taniej na rynku, to również na tym zarobisz dobre pieniądze. A ja pokażę wam dzisiaj, jak to zrobić. Nabycie udziału w nieruchomości, czyli tak zwanego udziału w kamienicy, nie jest tym samym, co nabycie własności w wyodrębnionym lokalu. Bardzo często pomiędzy współwłaścicielami kamienicy dochodzi do zawarcia umowy kwotuzum. Jest to umowa o podziale do używania. Dokonanie tego podziału nie jest zniesieniem współwłasności i nie zmienia stosunków własnościowych, ale uprawnia współwłaściciela do korzystania z fizycznie wydzielonej części nieruchomości wspólnej. Umowa kwotuzum to nie jest zniesienie współwłasności lokalu, czyli nie staniesz się jej właścicielem. Ona ci daje prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego lokalu. Potocznie nazywamy to wskazaniem do korzystania. W akcie notarialnym może pojawić się stwierdzenie, że w ramach nabytych udziałów nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego numer taki i taki, położonego na tej kondygnacji składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i WC. Zobaczcie tutaj, są ściany praktycznie ze słomy i wiele osób, które robi remonty, boi się takich rzeczy. W kamienicy zawsze jest tak, że remonty trwają dłużej i są droższe. Dlatego większość inwestorów odpuszcza sobie te tematy. Ale też pamiętajcie, jak robicie remont w kamienicy, to przyjmijcie pod uwagę dwie rzeczy. Będzie dłużej i będzie drożej. W tym miejscu będzie toaleta. I ta toaleta będzie tutaj z oknem, ponieważ nie da się zrobić innej opcji. Kuchnia natomiast będzie w aneksie, gdzie będzie połączona razem z salonem. Mieszkanie było wcześniej zasilane piecami kaflowymi, natomiast współczesny klient wymaga, żeby to były inne możliwości zasilania. Czyli my tutaj do mieszkania musieliśmy zainstalować gaz i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. W tym pozwolenie na budowę, na przyłączenie gazu do tego lokalu. I żeby to zrobić, trzeba było mieć sprawne kominy, które musieliśmy przed zakupem sprawdzić ich drożność. Mieszkanie to ma 50 metrów i układ jego będzie delikatnie przebudowany, tak żeby była widoczna strefa dzienna razem z aneksem kuchennym, ale też i sypialnia, która będzie tu za mną. Kupiłem w tej kamienicy dwa mieszkania 50-metrowe. W załączną cenę 175 tysięcy, gdzie dzisiaj każde z nich po remoncie będzie warte 220. Jedno mieszkanie już wyremontowałem, także chodźcie zobaczyć, jak ono wygląda. Ja kupiłem udział odpowiadający 100 m2 ze wskazaniem do korzystania z dwóch lokali. Wyremontowałem oba lokale, co do których wskazanie określone było w akcie notarialnym. Za całość zapłaciłem 175 tysięcy. Jak widzieliście, mieszkania, o których była mowa, były w bardzo złym stanie technicznym i nie posiadały centralnego ogrzewania.
nadawały się wyłącznie do kapitalnego remontu. Miały także fatalny układ funkcjonalny, co widać na rzucie. Przejściowy układ pomieszczeń utrudniłby funkcjonowanie rodzinie lub uniemożliwiłby zyskowny wynajem. Tak wygląda to mieszkanie dzisiaj. Koszty remontu mieszkania w kamienicy oczywiście są wiele wyższe niż w przypadku mieszkania w wielkiej płycie czy nowym budownictwie. Za remont każdego z lokali zapłaciłem po około 66 tysięcy. Zazwyczaj koszty nie przekracza 30 tysięcy. Wyższe koszty remontu to pierwsza rzecz, z którą musi się liczyć każdy flipper. Kolejną jest zdecydowanie dłuższy termin i czas zamrożenia kapitału. Remont mieszkań zaczął się z końcem sierpnia ubiegłego roku. Trwał aż do marca, czyli zajął ponad pół roku, podczas gdy standardowy remont zajmuje około 6 tygodni. Jednak zakres remontu był zdecydowanie wyższy. W tym czasie wykonaliśmy projekt instalacji gazowej wraz z przyłączami do sieci. Wybudowaliśmy nowe szyby wentylacyjne, całkowicie zmieniliśmy układ funkcjonalny pomieszczeń. Wymieniliśmy instalację, położyliśmy nowe płytki, panele, położyliśmy gładzie, pomalowaliśmy ściany, umeblowaliśmy kuchnię, wyposażyliśmy łazienkę. Pierwsze mieszkanie sprzedałem w cenie ofertowej za 220 tysięcy, drugie z 10-tysięcznym upustem, czyli za 210. Każde z mieszkań wygenerowało zysk na poziomie 60 tysięcy złotych. Da się zarabiać na udziałach, natomiast trzeba wziąć pod uwagę dłuższy termin realizacji, wyższe koszty remontu, więcej problemów przy remontach, ale zysk może być równie dobry albo i większy niż w przypadku normalnych mieszkań w wielkiej płycie. To nie jest temat dla początkującego flipera, warto się tym zainteresować, jak na swoim koncie jest już kilka flipów.